Już myśleliśmy, że nie będzie śniegu, a tu kawałek przed szczytem okazało się, że jest go całkiem sporo. Mamy taką piękną szkocką zimę w górach. Czy wiecie, że uwielbiamy spędzać czas w górach? Tak się składa, że cała północna Szkocja to tereny górzyste. Dzisiaj ruszamy w kierunku Ben Honsey. Witamy ze Szkocji. Przed nami kolejny piękny słoneczny dzień. Tym razem ruszamy w góry. Już nam brakowało tych gór. Ostatni raz byliśmy jakoś pod koniec roku przed Sylwestrem. Mieszkając w Glasgow wystarczy nam godzina lub półtora jazdy samochodem i już możemy cieszyć się takimi widokami. Trasa na szczyt jest raczej łatwa, chociaż znajdują się tutaj odcinki, które potrafią trochę wymęczyć. Jeśli chcielibyście rozpocząć swoją przygodę w górach, to polecamy zacząć właśnie od tej trasy. Już chciałem mówić, że ścieżka prowadzi cały czas kamienistą drogą, ale od kilkuset metrów idziemy błotem. Także pamiętajcie, buty trekkingowe obowiązkowo. Już myślałem, że nie zobaczymy dzisiaj śniegu, a tu okazało się, że kawałek przed szczytem jest go całkiem sporo. Niestety silny wiatr skutecznie zagłuszył wszystko to, co powiedziałem będąc na szczycie, ale nic straconego. Ben Honsey to dopiero 11 zdobyty przez nas Munro i nadal mamy apetyt na kolejne wyjście. Cieszymy się, że mogliśmy podziwiać widoki ze szczytu, bo ostatnim razem wszystko zasłaniała mgła. Pozdrawiamy ze Szkocji. Rozpoczęliśmy już zejście na dół i tak myślę za około 30-40 minut powinniśmy być przy samochodzie. Jeśli pogoda w tym roku dopisze, to w miarę możliwości postaramy się częściej wychodzić w góry. Jeśli chcielibyście znaleźć więcej inspiracji na piesze wycieczki w Szkocji, to polecamy Wam stronę Walk Highlands. Korzystamy z niej od kilku lat i znaleźliśmy już sporo ciekawych miejsc, które udało nam się odwiedzić,
i które także opisaliśmy na swoim blogu. Brakowało nam takiego wyjścia w góry. Ostatni raz byliśmy pod koniec grudnia, tak kilka dni przed Sylwestrem. A mamy początek marca. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają szkockie góry, to niedługo na naszym kanale pojawi się filmik z podsumowaniem wszystkich dotychczasowych wyjść. Powoli zbliżamy się do samochodu, także będziemy kończyć dzisiejszego vloga. Pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi kolejnymi podróżami, to zasubskrybujcie kanał i oczywiście dajcie łapki w górę. Na razie. Widać? Przeszliśmy 13 km w 4 godziny i 20 minut. Wsiadamy do samochodu i jedziemy do domu. Czas w końcu zjeść. Na razie.